Amen. Dzisiaj będziemy rozważać kolejny fragment Ewangelii Świętego Łukasza, końcówkę 9 rozdziału, wersety 57-62, mówiące o powołaniu uczniów. Wczoraj zobaczyliśmy ten zwrot akcji. 9 rozdział, 51 wers. Jezus w sposób zdecydowany skierował swoją twarz do Jerozolimy. I wręcz mamy wrażenie, że się śpieszy, że biegnie. 10 rozdziałów święty Łukasz poświęci, by opisać tę drogę do Jerozolimy. Jezus już nie wróci do Galilei. Idzie zdeterminowany, wręcz biegnie. Uczniowie jakby nie nadążali iść za nim, bo przyspieszył kroku. I dzisiaj mamy trzy zdania, trzy sentencje. Fachowo to się nazywa apoftegmat. Apoftegmat, czyli krótkie zdania, wypowiedzi Jezusa, dostosowane do konkretnej sytuacji, wyrażające pewną prawdę teologiczną. I mamy przykładowych trzech kandydatów na uczniów. A więc znowu mamy ten element uniwersalny, że nie chodzi tu o konkretne osoby, ale w tych trzech obrazach każdy z nas może się odnaleźć. I o czym mówi ten tekst Ewangelii, ta sentencja Jezusa? Przede wszystkim mówi, że Jezus w życiu chrześcijanina, ucznia ma być najważniejszy. Wszystko inne nie ma znaczenia. Jezus mówi, że ta droga pójścia za Nim musi być drogą radykalną. Nie można pójść, jednocześnie nie pójść. Nie można być uczniem, ale realizować to powołanie po swojemu. Jezus ma być największą wartością w życiu ucznia. Jezus nie daje obietnic bez pokrycia, nie stwarza złudzeń. Chce, żebyśmy szli za Nim w prawdzie i także przyspieszyli kroku. Dobrze, że ten tekst dzisiaj słyszymy, bo dzisiaj w Rzymie zaczyna się synod dotyczący ludzi młodych, wiary, rozeznawania powołania. Dzisiaj nie tylko młodzi mamy problem ze stylem naszego życia. My chcemy życie bezkosztowe, chcemy życie w promocji, chcemy życie za darmo, a gdy są wyzwania, gdy trzeba zapłacić, gdy trzeba coś poświęcić, to nas najczęściej nie ma, to nas nie interesuje. A więc, gdy Kościół zastanawia się, jak formować ludzi młodych, jak zachęcać ludzi młodych do wiary, to na pewno nie tym, że będziemy wiarę pokazywać w promocji, że to będzie jakaś wyprzedaż, że coś będzie za darmo. Nic nie jest za darmo. Wiara to nie są złudzenia, to nie są jakieś wybujałe idee, to konkret życia. I do tego konkretu zaprasza dzisiejsza Ewangelia nas, słuchaczy. Warto się zapytać, czy ja rzeczywiście biegnę za Jezusem. Nie idę. Jeśli już jest za późno, trzeba podbiec, trzeba krok z Nim wyrównać, bo On jest zdeterminowany, by pokazać, jak bardzo nas kocha. I my powinniśmy być zdeterminowani, by pokazać Mu, jak bardzo Go kochamy, jak bardzo na Nim zależy nam i że chcemy z Nim rzeczywiście iść, biec. Biec do Jerozolimy, by doświadczać mocy Boga. Amen.